Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 31 odcinek z Dying Light 2 Stay Human, moi drodzy. A więc miałem rację. Czyli tak, pokrótce, co tutaj się wydarzyło od ostatniego odcinka. No niewiele, bo przespałem się w tym metrze. No i właśnie miałem rację. Po przespaniu się od razu dostaliśmy informację, że Jack Matt już chce się spotkać. No i teraz mamy się spotkać z Jackiem i z Juanem w Rybim Oku, ale zrobimy to później. Najpierw dostarczamy paczkę w oznaczone miejsce i już jesteśmy w oznaczonym miejscu, tak więc dostarczmy ją. Mam dla pana paczkę. Co tym razem przysłał mój brat? O, bardzo zabawne, Angelo. Co to? Zegar. Popsuty. Uważałem. To nie twoja wina, synu. Już był popsuty. To taki dowcip. Nie rozumiem. Mój brat Angelo jest cynikiem. Mam 84 lata. Ten dowcipny młodzieniec jest ode mnie młodszy o cały rok, więc przysłał mi popsuty zegar. Na co komu dzisiaj zegar, zwłaszcza w naszym wieku? Jakie znaczenie ma czas? Wiesz w ogóle, jaki dokładnie mamy dziś dzień? Właściwie to nie. No właśnie, dziś jest dziś, wczoraj było wczoraj. I tak to idzie aż do śmierci. I to jest zabawne? No dobrze, może Angelo nie zrobiłby wielkiej kariery w kabarecie, gdyby te jeszcze istniały. Ale mnie nadal potrafi rozśmieszyć. Dziękuję, synu. No dobra, paczka dostarczona. No nie wiem, co mam sądzić o tych zadaniach, no bo to są takie zadania, jak sami widzicie, no weź tam, pójdź, dostarcz paczkę i cyk, zrobione, nie? Takie, nie wiem, zapychacze, kurde, po prostu. Dobra, czyli no co, mamy wrócić do gildii, więc lecimy. A kolejne nacięcie na twoim glinianym żetonie, spryciarzu. To był bardzo ekscentryczny staruszek. Flavio? Tak, on i jego brat są wyjątkowi. Dwa dinozaury. Sprzed czasów Mezopotamii. Nie wszyscy klienci są jednak tacy ciekawi. Przekonasz się. O ile chcesz dalej to robić. Wróć, kiedy będziesz gotowy na kolejne zlecenie. Ja się tylko tak zastanawiam, czy kiedykolwiek zakończymy te wszystkie zadania, nie? No ale dobra, gońcy 2 zaliczone, gońcy 3. Co dziś dla mnie masz, profesorze? Profesorze? Wyrabiasz się. Nieźle. Wiesz, co jest dzisiaj? Dzień koperty. Ludzie używali kopert jeszcze zanim Egipcjanie zaczęli je wytwarzać z papirusu. To jednak Chińczycy wynaleźli te z papieru. Po sugestii kogoś mądrego, kto zdał sobie sprawę, że papirus, jedwab i inne materiały są drogie jak cholera. Może dlatego koperty nazwano Chipo, bo ten ktoś nie gadał trzy po trzy. Ma to sens. Dobra, spryciarzu. Koniec wykładu. Mam tu kilka kopert, które trzeba dostarczyć. Możesz na mnie liczyć. No dobra, kolejne zadanie od gildii gońców. I tutaj mamy chyba tylko jedno miejsce, tak? Tak jest. Dobra, ale teraz bym poszedł na to spotkanie z Jackiem i Juanem. A nie, mamy tutaj w dwa miejsca dostarczyć te przesyłki. Kurde, to kompletnie w inną stronę. Dlatego, no dobra, zróbmy sobie to zadanie najpierw. Jestem z gildii gońców. Przysłali cię nasi rodzice? Kto przyszedł? Cii, kotku. Jak nas znalazłeś? Tak działa gildia gońców, ale nikt inny nie wie, gdzie jesteście. Nawet nadawca litu. To od twoich rodziców. I mojego taty. Czego chcą? Żebyśmy wrócili. Wybaczyli nam. Piszą, że chcą się dogadać. Chodźmy, Miki. Nie chcę się już ukrywać. Wracajmy do domu. To może być pułapka. Podstęp, który ma nas zmusić do powrotu, żeby mogli nas rozdzielić. Proszę, Miki. Nie mogę tak dłużej żyć. Tęsknię za mamą. Ale ja cię kocham, skarbie. Nie chcę, żeby nas znowu rozdzielili.
Ale Miki! Zostawię was już, dzieciaki. Powodzenia. Mam dla pana list. Pewnie nie było łatwo się tu dostać. Nie musi być łatwo. Po prostu robię swoje. No, jestem wdzięczny tobie i całej gildii. Oto mały bonus. Ale nie trzeba. Bzdura. Po prostu to przyjmij. No a co to nam dał, ten gościu? W sumie nie wiem, ale musimy wrócić do gildii. Let's go. Witaj z powrotem, spryciarzu. Mam nowe wieści. Co tam, profesorze? Czyżbyś chciał mi powiedzieć, że Chińczycy wynaleźli nie tylko papier, ale i wycinanki? Na to już sam wpadłem. Będziesz się dalej wymądrzał, czy mnie posłuchasz? Z dniem dzisiejszym zostajesz awansowany z rangi nowicjusza do szeregowego członka gildii gońców. Zasłużyłeś, spryciarzu. Tak trzymaj, a wkrótce zdobędziesz kolejną rangę. Muszę przyznać, że lubię tę robotę. Cieszę się. Im wyższa ranga, tym większe przywileje. Od teraz masz dostęp do wszystkich szafek gildii ukrytych w mieście. Zapełniamy je przydatnymi zapasami, żebyście nie musieli tu poniewracać. Weź ten klucz i wypatruj naszego symbolu. Chcesz czy nie, jesteś teraz jednym z nas, spryciarzu. Pewnie, że chcę, profesorze. Dziękuję. No dobra, czyli na razie nowego... Aha, czyli tutaj musimy otworzyć pierwszą szafkę gildii. No dobra, czyli otworzona, ale tutaj w niej nic nie ma i już to chyba koniec tych zadań. Toż to mój spryciarz. Nie chcę cię odsyłać z pustymi rękami, ale niczego dzisiaj dla ciebie nie ma. No dobra, okej. Okay. Czyli takie zadanka, których jest kilka, widzę, że w tej grze są trzy zazwyczaj. Aha, i te szafki mamy teraz pozaznaczane na mapce. No dobra, super, ale teraz idziemy na spotkanie z Jackiem i Juanem w Rybim Oku. Aiden? Czekają na ciebie. Chodź, są w pokoju dla VIP-ów. Jest miło, jak w święta w rodzinnym domu. Za kogo się masz, kłamliwa gnido? Wrzuć na luz, Jack. Bo ci żyłka pęknie. Ten plan jest do dupy? Stwórz lepszy! To może... nic nie róbmy. Tak będzie łatwiej. Łajza powinna stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Wow! Pieski szczekają. Muszę być grzeczny. Ej, panowie. Mieliśmy tu coś zaplanować. Aiden, to plan wieżowca VNC. Kiedy przywrócimy prąd, będziemy mogli zacząć nadawać. Ludzie w całym mieście poznają naszą misję. Będą mogli się do nas przyłączyć. Czyli zamierzacie puszczać propagandę? Musimy się jakoś bronić przed renegatami. Kiedy rzeźnik zobaczy naszą siłę, wycofa się. Nie będzie wojny. Ale najpierw musimy załatwić kilka innych spraw. Widzisz ten budynek? To podstacja zasilająca dzielnicę. Jeśli będzie działać, wróci prąd w wieżowcu Wiensi. Nasz oddział jest już w drodze. Trzeba zabezpieczyć teren wokół wieżowca Wiensi. Moi ludzie to zrobią. Ruszam, sir. Pewnie, Row. Powodzenia. Nie zawiedziemy pana. Zrobimy co w naszej mocy. Ktoś cię pytał, wierzbowski? Rusz dupę, czekają na nas. Jeśli jeszcze raz będziesz mi pieskował przy żołnierzach, wyjmę nóż i obetnę ci fiuta. O, wielu z nich ci tego nie da. Stulpysk. Możemy się skupić na planie. Dziękuję. Kiedy pieski Jacka zabezpieczą wejście, moi ludzie wniosą lampy i stworzą bazę. A potem, jeśli wszystko się uda, a na pewno się uda, przecież w końcu to plan naczelnego dowódcy. Ostrzegam cię. Włączysz windy i wjedziesz na sam szczyt. A po wyjściu na dach podłączysz nadajnik do anteny. Jasne? Ludzie mówią, że jest tam niebezpiecznie. Co ty nie powiesz? Niebezpiecznie,
A gdzie w tym mieście jest inaczej? Wysyłamy najlepszych ludzi. Będziesz z Rowem. To kawał skurczy byka, ale możesz mu zaufać. Możesz się kontaktować ze mną. Prąd do budynku dostarcza podstacja. Ludzie Rowa zabezpieczają teren lampami. Jasne. Widzisz, Juan? Tak się wykonuje rozkazy. Albo tak się ginie. Ale to nie moja sprawa. Widzimy się w wieżowcu. Wszyscy czekaliśmy na ten dzień. Tak. Piękny dzień na śmierć. No, wydaje się, że ogarnięcie tego wieżowca będzie rozwiązaniem sporej ilości kłopotów. Spotkajmy się pod kantyną. Szorki, jestem zajęty. Dobra, teraz mamy spotkać się z Lawan. No weź gadaj. Ona wciąż widuje się tym... pod kantyną. Jej partnerzy nie cieszą. Jeszcze tu jesteś. O, zrobiłaś przerwę w zabijaniu, żeby mnie zobaczyć? Nie chcę, żebyś wpadł w kłopoty. Czego chcieli ci podżegacze? Mam się wspiąć na szczyt wieżowca VNC. Co? Sukinsyny! Wiesz, co to w ogóle za miejsce? Najwyższy budynek w całym mieście. Ale dam radę. Nienawidzę tych zjebów. Rowe i Meyer to solidna firma. Ale Jack i Juan prędzej czy później wbiją ci nóż w plecy. Z czym masz problem? Z niczym. Poza tym, że Frank stracił tam wszystkich nocnych biegaczy. I nogę! Jack i Juan w imię własnych interesów wysyłają cię na pewną śmierć. Jesteś dla nich narzędziem. Jebani psychole. Będzie dobrze. Jack posyła ze mną SP-ków. A czy pamiętał, żeby wspomnieć ci o tamtejszych potworach? Wiem, że jest tam niebezpiecznie, Lawan. Muszę to zrobić. Podobno grasują tam stwory, których nikt jeszcze nie opisał. Bo nikt, kto się z nimi zetknął, nie wrócił żywy. Boisz się? Pewnie, że się boję, Aiden. O, tak ci na mnie zależy? Pierdol się. Zrozum. Kilka lat temu Frank próbował zrobić to, co planuje Jack. Skończyło się tragedią. Nie wierzysz mi? Sam go zapytaj. Aiden? Wejście do wieżowca VNC zabezpieczone. Czekamy już tylko na ciebie. Aiden, jesteś? Pogadaj z Frankiem. Proszę, nie zgadzaj się na to. Aiden, zgłoś się. Sorry, Lawan. Tylko tak wydobędę od Jacka informacje o pracownikach GRE. Rowe, jestem w drodze. Zginiesz tam. Ty naiwny kretynie. Lawan. No, miło było cię poznać. Zobaczymy. A teraz zejdź mi z oczu. Czy zginiemy tam? No, tym, że ona zabroniła nam tam iść, jeszcze bardziej to spowodowało, że ja tam chcę pójść, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, widzimy się, jak będziemy niedaleko wieży. Dobra, dotarliśmy na miejsce. I teraz... Aha. A tutaj są ci renegaci. No to dobra, powalczymy sobie troszeczkę. O kurde, tu od boku mnie atakujesz, gnoju. Jeszcze żyję. Nie. Ten nasz oddział wciąż jest w budynku. Potrzebujemy prądu. W okolicy aż się roi od renegatów. Ale jakoś sobie radzę. Ajajaj, kurde, już tak mało zdrowia. Aj, padłem. Dobra. Rowe, pozbyłem się renegatów. Dobra robota. To teraz włącz prąd. Szybko.
Okej, czyli mamy uruchomić podstację. Czyli trzeba odpalić prąd im tutaj. Dobra, to postaramy się to zrobić. Wielofunkcyjne generatory. Aby przywrócić zasilanie, musisz połączyć ze sobą odpowiednie generatory. Znajdź generator z zielonym światłem i zapamiętaj jego numer, na przykład 1. Wejdź z nim w interakcję przy użyciu kwadratu, by chwycić przewód. Przedmioty, które można zasilić za pomocą wielofunkcyjnego generatora, oznaczone są jedną z liczb bądź symboli widniejących na działających generatorach. Aby aktywować stację elektryczną, musisz połączyć wszystkie generatory oznaczone liczbami. Generatory oznaczone symbolami zasilają różne systemy stacji. No dobrze. Czyli tak, A i B. I tutaj widziałem, że mamy A już od razu. Dobra, czyli to już działa, czyli to sobie możemy włączyć. Ok. I tutaj też B możemy tym uaktywnić, nie? Dobra, ale na razie idziemy tędy. Aha, czyli tutaj jest B. Brak zasilania. O kurde. Dobra, czy górą da się tam jakoś dostać? No chyba nie. Dobra, a co się stanie, jak my teraz ten przewód weźmiemy, odłączymy? Aha, czyli teraz można przypiąć nowy i go przypiąć do B. No dobra, czyli to taki mały samouczek, jak to wszystko działa, teraz dostaliśmy. A pewnie zaraz zaczną się schody. Pojemnik z inhibitorem w pobliżu. A gdzie ten pojemnik? metrów to jednak troszkę dalej. Dobra, czyli tam widziałem już czerwoną dwójkę. No tak się rozejrzę tylko tutaj po dole, co tu się dzieje. Czyli dobra, to jest ta czerwona dwójka, trzeba o tym pamiętać na samym dole. Tu górą nie przejdziemy, więc jakoś trzeba będzie ten kabel tutaj pociągnąć. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. No ale właśnie, gdzie jest ten pojemnik? No dobra, na razie nie widzimy. Na razie znajdźmy generator, do którego można się przypiąć. Nic na razie tu takiego nie widzę, więc wejdźmy sobie po schodach. Dobra, już widzimy, gdzie jest ten inhibitor. Ale wejście do niego pewnie jest zamknięte, tak jest. Dobra, tutaj potrzebujemy generatora z C. Ale dalej nic tu takiego nie widzimy. Dobra, czyli to później. Tutaj pusto. A tutaj mamy C czerwony. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Dobra, tam też widzę generator zielony. No to chyba tak, chyba trzeba będzie to zrobić na samym początku, czyli tak, jakoś tutaj musimy się dostać, czyli pewnie dam radę tutaj wskoczyć. Dobra. A to jest zamknięte? Zablokowane od środka. Dobra, no jakoś tam na bank można wejść. Tylko jeszcze musimy zobaczyć jak. Aha, tędy górą. Dobra. Czyli to jest jedynka oraz C. No to C widzieliśmy. Metrów. Kurde, a tu jest jedynka. Dobra, to dawaj. No dobra, czyli co? To teraz działa.
I co, możemy tam wrócić, odpiąć i wtedy pójść do C. A nie, dobra, nie. To najpierw do C. Dobra, czyli teraz możemy otworzyć te wrota, wziąć sobie inhibitor. Ale co jeszcze? A, tutaj mamy dwójkę. Czyli z tym można zejść na sam dół. Dobra. Aha, safe, a nie mamy tutaj klucza do tego safe'u. Notka. Kod do safe'u. Dobra, zobaczmy tą notkę w takim razie. Czyli to w plecaku. Dobra, może to będzie tutaj przedmioty kolekcjonerskie. Ogłoszenia, tutaj dzienniki, pamiątki, artykuły z gazety, karta, list pożegnalny. Kod do sejfu, czy to jest to? Ten. Przybliżona liczba pi. Czyli co, 314? No nie wiem, zobaczmy. Tak jest. Dobra, pięknie. Okej, no to mamy inhibitor, dzięki czemu właśnie możemy teraz wzmocnić zdrowie tym razem. No i cyk, 8 poziom zdrowia, 8 poziom wytrzymałości, 8,52 minuty. Możemy być w ciemnościach. Mamy jeszcze punkt walki do wykorzystania. No. Dobra, niech będzie, roztrzaskanie. I tutaj skok roztrzaskujący. No dobra, elegancko. Czyli już mamy prawie poziom 5. Dawaj, lecimy dalej, Aiden. Czyli tak, no to ta dwójeczka, to ten kabel powinien być mega długi. 44 metry, no właśnie. Dobra, czyli dwójeczka jest na dole. Aiden, nie chcę cię popędzać, ale rusz tę cholerną dupę i włącz prąd w podstacji, czekamy. Idę. Nie ma za co, narwańcu. Dobra, no to dwójeczka już działa, jedyneczkę wie... Aha! To takie buty. No jakoś musimy przedostać się. Dobra, dawaj. Okej, troszkę porażeni prądem zostaliśmy, ale żyjemy, to najważniejsze. I teraz jeszcze ta jedynka. No i dobra, działa. Wibrują mi plomby. Dzięki za pomoc, SPQ, a teraz grzecznie spierdalaj. Nie, to wy odejdźcie. Dobrze wam radzę. To była groźba? Mało mi buty nie pospadały. Nie. Panowie, myślicie, że będzie piszczał jak proszek? Tak jak pozostali? Przekonajmy się. Dobra, no to jazda z nimi.
Tak jest. No kurde. Dawaj go! Pięknie! Dobra, został ostatni. No i cyk. Dobra, czyli tutaj mi gra mówi, że wszystkie łupy znikną w tej lokacji, ale ja mi się wydaje, że chyba wszystkie już zebraliśmy. Ale dobra, jeszcze spróbuję przeskoczyć tam na drugą stronę, bo tutaj nas chyba nie było. Aha. Dobra, tutaj widzę, jeszcze jakieś łupy czekają. No dobra, wydaje mi się, że większość rzeczy już mamy. Że tutaj właśnie jakieś tam pojedyncze łupy zostały. No i właśnie, ten budynek przekazujemy znów stróżom prawa i tutaj będzie zestaw z kuszą. Otrzymujesz półautomatyczną kuszę i zestaw schematów do unikatowych bełtów z pomocą żywiołów. No i to jest już kurde gruba pszczoła. Hej, Row. Prąd już działa. Powinien być nasz. Row? Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Wszystko dookoła świeci się jak pieprzona choinka. Wszyscy cali? Tak. Chłopcy idą w głąb budynku. Teren będzie niedługo zabezpieczony. Przyjdź tu jak najszybciej. Pora się powspinać. No dobra. Porozmawiaj z Rowem w wieżowcu VNC. No to co, idziemy tam. Czyli musimy jakoś tam się dostać 128 metrów stąd. No i dobra, no to wejdźmy już tutaj sobie pod ten budynek. Jak on jest wysoki? No jest kurde bardzo wysoki. Najwyższy budynek w całej okolicy, w całym chyba mieście. I teraz tylko pytanie mam następujące, jak my się tam dostaniemy? Wykryto pojemnik z inhibitorami. Czyżby tędy? No nie, raczej nie. Z drugiej strony, aha, czyli pewnie tędy. Dobra, no ten pojemnik jest gdzieś bardzo blisko. O, gdzieś tutaj. W środku. Dobra, jak my się dostaniemy tutaj? A, tędy, dobra. Co tutaj jeszcze mamy do wylutowania? Czyli tak. Rozłupywacz, ale ekwipunek mamy pełny. A jaka to jest? Czy to jest dobra broń? Nie, gorsza. Dobra. Ok, jeden inhibitor tutaj był. Coś jeszcze mamy? Ok, to będzie średni zamek. Teraz do otworzenia. I pięknie. Wojskowa apteczka. O, jeszcze jedną mamy skrzyneczkę ze średnim zamkiem. O, a myślałem, że za pierwszym razem się uda. Dobra, za drugim. No dobrze. Aiden, odkryliśmy nowe miejsce, w którym podobno leży mnóstwo dobrze zachowanych książek. Wpadnij, jak będziesz mógł. A, okej, okay. Klub książki. Czyli porozmawiaj z Talią. Aha, dobra, no to nie. Nie, 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 wracamy tutaj do dziennika. Audycja. Row już na ciebie czeka, pielgrzymie.
Trochę prądu i od razu przytulniej. Ale pieprzone windy dalej nie działają. Tak jakby prąd do nich nie docierał. Budynek był odcięty całe lata, prawda? Trzeba sprawdzić przekaźniki. No co ty nie powiesz? Właśnie dlatego chłopcy są już w ciemnej strefie. Starają się znaleźć rozdzielnie w mniejszej wieży połączonej z tą. Kiedy moi ludzie włączą windy, wjedziemy na górę i... Ja pierdolę. Turo, znów nie ma prądu. W dowództwie mówią, że podstacja działa bez zarzutu. Tu się musiało coś spieprzyć. Leon, w głównej sali nie ma prądu, a u was? To samo. Znów działamy po ciemku. Szlak by to... Wychodźcie stamtąd szybko. Słyszysz mnie? Leon! Ale wciąż szukamy. Zostawcie to i wychodźcie. Już! Leon! Leon! Kurwa. Muszę do nich iść. Idę z tobą. Część poszła korytarzem A, a część B. Ja przejdę przez A, a ty przez studia nagraniowe. Robi się. Dobrze. Jeśli dotrzesz tam przede mną, wyprowadź ich, zanim będzie za późno. I uważaj na siebie. Martwy nam nie pomożesz. Leon, trzymajcie się. Idziemy po was. No dobrze, więc zaczynamy misję już w budynku VNC. No i musimy wejść do windy, ale moi drodzy, zrobimy sobie to w następnym odcinku. Bardzo serdecznie was na niego zapraszam. No i to byłoby już wszystko, tak więc dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, siemano!